wielki turniej na Wielkiej Łące, a były to czasy obfitości, zamożności. Miejmy nadzieję, że te czasy powrócą. A w szklankasy Mentos, czyli Michał Romanowicz w niebieskim barwa na nas przeciwko niego. Z wielką taczą znowu wylatuje mu z rękawicy ten miecz Janusz Link z Boronowa. A przygotowując się do kolejnej walki, tutaj Anna jest chyba powiedziała. Czyli wiemy, za chwileczkę zapowiem kolejny walczący. A tutaj Mentos leworęcznie, niewygodny dla swoich przeciwników. Zawsze trudniej walczy się z leworęcznym, trzeba nieco inaczej do walki podejść. Aj, mocne uderzenie. To kręknięcie to nie na skutek uderzenia, tylko poślizgnięcie. Odsłonił się Janusz i został od razu bezlitośnie trafiony w hełm. Zobaczcie, a nam wychodzi powoli słoneczko i wszystko już przebiegać będzie zgodnie z planem. Stop! Gdzieś tam coś, znowu jakaś kontuzja nogi, chyba stop! Koniec walki, no i brawa! Brawa dla rycerzy, jakieś tam drobne skłócenie chyba u Janusza, ale widać, że nic poważnego. A walkę zwycięża Mentos, czyli Michał Romanowicz, polskie bractwo rycerskie.